Magda Adamowicz, dobry wieczór. Przed nami najgorszy pogodowo dzień. Środa nie dość, że będzie mokra, no to jeszcze niezbyt ciepła. Dobra wiadomość jest jednak taka, że z każdym dniem będzie lepiej. Coraz więcej słońca i coraz wyższe temperatury. A w weekend termometry wskażą nawet do 20 stopni. Oto szczegółowa prognoza pogody, a w niej na początek przyjrzymy się sytuacji barycznej nad naszym kontynentem, nad którym dominują teraz układy baryczne wysokiego ciśnienia. Również Polska znajduje się pod wpływem wyżu z centrum nad Skandynawią, ale od południa wciskają się niże i to właśnie one sprawią, że pogoda w środę nam się nieco popsuje. Pas dobrej, wyżowej pogody w Europie mamy od Hiszpanii przez Francję, aż po Wielką Brytanię i Skandynawię. Jednocześnie do Polski docierają teraz nieco chłodniejsze masy powietrza z północy, ale tutaj na południowym wschodzie i na wschodzie naszego kontynentu widzimy dopływ ciepłych mas powietrza. One również zahaczą o Polskę, a dokładnie o jej wschodnie krańce, dlatego tam temperatura będzie najwyższa. Ciepło, a nawet bardzo, jest też na przykład w Hiszpanii. Dzisiaj tutaj temperatura na południu tego kraju wyniosła nawet 30 stopni. W ciągu nocy front atmosferyczny przyniesie nam opady deszczu w centrum, na wschodzie i na południu. Jedynymi regionami, gdzie nie będzie padać, będzie północny zachód. Na termometrach od 2 stopni na północnym zachodzie przez 5 stopni w centrum, a najcieplej tej nocy będzie w Krakowie, tutaj 8 stopni. W ciągu dnia front atmosferyczny będzie wędrował dalej. W pierwszej części dnia spodziewamy się opadów deszczu na wschodzie, ale później ta strefa opadów przesunie się dalej i właśnie wkroczy na zachód i tutaj może popadać dość konkretnie, nawet do 10 litrów wody na metr kwadratowy. Uwaga, bo możliwe też są opady przejściowego śniegu właśnie na zachodzie. Na termometrach dość chłodno, jak na drugą połowę kwietnia, od 7 stopni na południowym zachodzie przez 10 stopni w centrum, a najcieplej tego dnia będzie na wschodzie, tutaj 13 i 14 stopni. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, choć w porywach może powiać mocniej, przede wszystkim na północy i na zachodzie. Tam może osiągać prędkość do 50-70 km na godzinę. Na szczęście z każdym dniem pogoda będzie lepsza. W czwartek i w piątek zdecydowana poprawa, a jeśli opady deszczu, to w czwartek tylko na południu i na zachodzie, a w piątek na Podkarpaciu, na termometrach do 17-18 stopni. Ale proszę tylko spojrzeć, co dzieje się w weekend. Tutaj naprawdę dobrze się to zapowiada. Opady deszczu w niedzielę tylko na zachodzie, a poza tym dużo słońca i temperatura do 20-21 stopni. Teraz o pogodzie to już wszystko. Dziękuję. Dobrego wieczoru. Magda Adamowicz, dobry wieczór. Zapraszam Państwa na ostatnią dzisiaj prognozę pogody w TTV, w której będziemy mówić o środzie, która do przyjemnych niestety nie będzie należeć. Co prawda znajdujemy się pod wpływem wyżu, ale da się we znaki również niż, który znajduje się na południu naszego kraju. Właśnie on popsuje nam pogodę przez jeden dzień, także spodziewamy się przede wszystkim opadów deszczu, dużego zachmurzenia i tak będzie wyglądać środa, ale w kolejnych dniach będzie zdecydowanie lepiej, a weekend zapowiada się naprawdę nieźle. Zobaczmy na razie noc i tutaj już front atmosferyczny będzie wiązał się z opadami deszczu w centrum, na wschodzie i na południu. Jedynymi regionami, gdzie nie będzie padać, będzie północny zachód, ale tam ze względu na większe rozpogodzenia będzie też najchłodniej. 2 stopnie prognozujemy właśnie na północnym zachodzie, 5 stopni w Łodzi, 6 stopni w Warszawie, a najcieplej tej nocy będzie w Krakowie, tutaj 8 stopni. W ciągu dnia, tak jak już trochę Państwu zdradziłam i wspomniałam, sporo chmur, sporo opadów deszczu. Front atmosferyczny na początku przyniesie nam deszcz na wschodzie, ale w ciągu dnia będzie przesuwał się bardziej na zachód i to właśnie tam popada dość konkretnie. Na zachodzie do 10 litrów wody na metr kwadratowy i uwaga, bo zima nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa, to oznacza, że opady mokrego śniegu też mogą się zdarzyć, a w Sudetach przybędzie nawet 5 cm świeżej pokrywy śnieżnej. Na termometrach od 7 stopni we Wrocławiu i w Zielonej Górze, 10 stopni prognozujemy w Łodzi, 12 stopni w Warszawie i najcieplejszy będzie wschód, tutaj 13 i 14 stopni, bo to właśnie tam docierają jeszcze nieco cieplejsze masy powietrza. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, choć w porywach, przede wszystkim na północy i na zachodzie,
może powiać mocniej do 50-70 km na godzinę, a ciśnienie lekko spada. Na barometrach w Warszawie jutro w południe 1005 hektopaskali. Kolejne dni... Magda Adamowicz, dobry wieczór. Dobry wieczór. To co najgorsze to mamy za sobą w pogodzie, czy tak? Prawie, dobry. Prawie. Może tak bym powiedziała, dlatego że przed nami jeszcze środa, która rewelacyjnie to niestety się nie zapowiada. Będzie mokra, deszczowa, pochmurna i niezbyt ciepła. Ale później rzeczywiście weekend szczególnie zapowiada się bardzo, bardzo dobrze. Zanim o tym weekendzie, to jednak przedstawię Państwu prognozę na tę noc, a już tej nocy front atmosferyczny przyniesie nam opady w centrum, na wschodzie i na południu kraju. W zasadzie jedynym regionem, gdzie nie będzie padać, będzie północny zachód, ale tutaj też ze względu na większe rozpogodzenia będzie najniższa temperatura. Do 2 stopni spadnie właśnie na północnym zachodzie. 5 stopni prognozujemy w Łodzi, a najcieplej tej nocy będzie w Krakowie. Tutaj 8 stopni. W ciągu dnia ciąg dalszy frontu atmosferycznego, który w pierwszej części dnia przyniesie nam opady na wschodzie, ale później ta strefa opadów będzie nam się przesuwać dalej na zachód i to tam popada konkretnie nawet do 10 litrów wody na metr kwadratowy. No i proszę Państwa, na zachodzie, a szczególnie w Sudetach, niewykluczone też opady mokrego śniegu, a więc zima i jeszcze nie powiedziała ostatniego słowa. Na termometrach bez szału. 7 stopni we Wrocławiu, 10 stopni w Łodzi, 12 w Warszawie, a najcieplej będzie na wschodzie. Tutaj 13 i 14 stopni. Ale właśnie te kolejne dni zapowiadają się zdecydowanie lepiej. Więc środa to jest taki wyjątek w tym tygodniu, bo w czwartek opady już tylko na południu i na zachodzie, ale tych opadów zdecydowanie mniej niż w środę. A na termometrach już zaczyna się robić coraz cieplej. Od 14 stopni na południowym zachodzie, 15 stopni w centrum do 17 stopni na północnym wschodzie naszego kraju. No i piątek. Z każdym dniem praktycznie będzie cieplej. Ten dzień też zapowiada się bardzo ładnie. Jeśli opady, to tylko na południowym wschodzie naszego kraju. Poza tym sporo słońca, sporo rozpogodzeń. Na termometrach od 14 stopni w Rzeszowie do 18 w Szczecinie. A w weekend to tylko tak już wybiegnę i zdradzę Państwu, że nawet 20-21 stopni i sporo słońca. No dobrze, to na to czekam w takim razie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Kto nas czeka jutro rano, o tym za chwilę ode mnie. Do zobaczenia.